Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem po raz kolejny jest Sylwia Kuligowska. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry, Artur, dzień dobry, witam Państwa. Sylwia Kuligowska, szefowa Scope PR, były rzecznik Państwowego Cenzinu, absolwentka London School of PR oraz naszego SGH, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Public Relations, członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, a przy okazji i moja koleżanka w grupie uniwersytetów i uczelni WSB Merito. Warszawa. Sylwio, jak sama przypomniałaś mi całkiem niedawno w mediach społecznościowych, rozmawialiśmy po raz poprzedni i pierwszy zarazem. No rok temu, minął rok, mieliśmy się tak naprawdę rozmówić trochę wcześniej, no uciekło nam trochę czasu, no i stwierdziliśmy, że na pewno jest to pora, aby poruszyć pewne tematy. I chcąc pominąć oczywiście i nie robić żadnych nikomu wytyków, no to z jednej strony niestety, ale chyba musimy przyznać, że służby, a przy okazji ich usta, że tak się wyrażę, czy to w osobie rzecznika, tak, czy w ogóle po prostu ministra koordynatora, jako tego, który w imieniu służb tak naprawdę specjalnych, który może się wypowiadać, no to ja często mówię, umówmy się, ale no inaczej się trochę nie da. No jednak pod kątem tego PR-u, a właściwie samej komunikacji kryzysowej, no to nie mają łatwo, że tak się wyrażę. Strategia komunikacyjna, komunikacja strategiczna, to, co tam czasem z Piotrkiem Hermanem niestety momentami gdzieś wytykamy, sytuacji tak naprawdę było sporo. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, legionella nie do końca wyjaśniona, czy właściwie legionelloza, tak? Sytuacja na kolei, cała sytuacja w ogóle z siatką szpiegowsko-dywersyjną, bo tak ją trzeba by poprawnie tak naprawdę nazywać. Przelatujące rakiety, balony, nieszczęsna tak naprawdę sytuacja jeszcze z zatrzymanym policjantem, tak? Który na kolei też miał puszczać sygnały radio stop. No umówmy się, nawet jeżeli w pewien sposób wyżej nikt w pewien sposób nie zawinił w tym wszystkim, czyli ten nadzór i kontrola, powiedzmy, że były sprawowane jak należy, bo chcę całkowicie od tego abstrahować, ale właśnie pod kątem pewnego kryzysu, bo nie da się ukryć, że są to pewne kryzysy, no to sama powiedziałaś, że de facto jest to związane tak naprawdę z zarządzaniem informacją i właściwie rolą rzecznika. No ty między innymi poprzez swoją firmę też się tym wszystkim zajmujesz. Jak patrzysz, nie wiem, czy całościowo, czy może wycinkowo, daję Ci tutaj pełną swobodę na te wszystkie sytuacje tak naprawdę, o których wspomniałem, bo tak jak powiedziałem, nie zazdroszczę ani ministrowi, ani rzecznikowi. To prawda, przez ostatni rok wydarzyło się bardzo dużo. Pierwszą taką sytuacją była akcja pod Hrubieszowem w tej mojej miejscowości. Myślę, że to było takie jedno z dosyć znaczących zamieszań medialnych, bo to, co się działo wówczas, było mocno niepokojące. Informacje miały przeróżną formę narracji, pojawiały się w zaskakującym czasie. Ja mam wrażenie, że często ad hoc. Z jednej strony były przytrzymywane, z innej strony były wypychane. Zabrakło mi w tym wszystkim jakiegoś porządku i takiego przemyślanego sensu. Ja ciągle mam wrażenie, że tutaj osoby, które odpowiadają za komunikację kryzysową, nie mają pomysłu i to jakoś dzieje się wszystko ad hoc i nie jest odgórnie zaplanowane. Tak jak wspomniałeś o strategii, tak jak się pisze strategię komunikacji, czy dla produktu, czy dla marki, tak samo powinniśmy pisać manuale kryzysowe, czy plany komunikacji kryzysowej na wypadek już od incydentu kryzysowego poprzez duży kryzys, który może trwać całymi latami nawet. Bo to, co jest incydentem kryzysowym, niekoniecznie jest kryzysem, niekoniecznie wymaga takich samych działań i narzędzi jak przy sytuacji kryzysowej, natomiast warto pamiętać, że z takiego incydentu kryzysowego, niezaopiekowanego,
może wybuchnąć bardzo duża sytuacja kryzysowa, która mocno się może nam rozlać na komunikację ogólną dotyczącą całego obszaru działania, funkcjonowania marki czy instytucji. No właśnie, bo czym innym w tym wszystkim będzie nawet przygotowanie się konkretnej służby pod kątem, no wychodzą przecież najróżniejsze kampanie społeczne, rozmawialiśmy zresztą między innymi o tym poprzednim razem, kiedy wszystko jest zaplanowane, przygotowane, przychodzi premiera, tak, i wszystko jest właśnie, mówiąc mocno kolokwialnie, dopicowane. A tutaj, kiedy musi być reakcja, no zazwyczaj powinny być stworzone te słynne czarne księgi i jest wszystko rozpisane od A do Z, kiedy, co, jak robimy, kto jest tym głównym, kto jest tym, który ma pomagać, kto kiedy kogo informuje, kto jaką decyzję i kiedy podejmuje. A tutaj właśnie to, co wspomniałaś, chyba rodzą się takie obawy, że może pod kątem tych kampanii jeszcze jest ok, ale jeśli chodzi o reakcję, no to jest problem. No, ja mam taki trochę smutny wniosek i przepraszam, bo koledzy pewnie się trochę obrażą, ale jednak mam wrażenie, że nie wszyscy wszystkie scenariusze przewidzieli. To ja powiem tak. Wspomniałeś, że rozmawialiśmy rok temu. Faktycznie muszę ci powiedzieć, że przez ten rok ja nie odpuściłam sobie również tematu związanego z wizerunkiem służb. Miałam przyjemność być zaproszona do Sejmu, gdzie podczas spotkania dotyczącego wizerunku służb specjalnych w ramach komisji rozmawialiśmy nie tylko wśród PR-owców, ale wśród ludzi, którzy pracowali zawodowo, etatowo w służbach, nie tylko jako oficerowie operacyjni, ale byli również przedstawiciele kadry kierowniczej. To było bardzo cenne spotkanie, natomiast rzeczywiście sprowadziło się to wszystko do jednego podsumowania, że tego wizerunku trudno, że inaczej, trudno go oceniać, bo jego po prostu nie ma. To jest taki chaos i taka rozbieżność wszelkich działań, że trudno to wszystko poogarniać. Natomiast wracam, żeby nawiązać do tego, co mówiłam wcześniej. Przez ten rok wydarzyło się dużo. Przez ten rok miałam wykłady zarówno na WSB, na Uniwersytecie Warszawskim. Miałam fajną okazję porozmawiać, spotkać się w ramach warsztatów ze studentami różnych kierunków, i PR-u, i dziennikarstwa, i marketingu, i komunikacji zintegrowanej marketingowej, w ramach której również omawialiśmy sobie kwestie kryzysowe w organizacjach. I muszę ci powiedzieć, że pokusiłam się o to, żeby zaprezentować kilka różnych kampanii, nie tylko związanych z rynkiem cywilnym, przy korporacjach, czy też przy sportowcach, ale pokazałam też moim studentom filmy z kampanii 4U, która była kilka lat temu premierą, o której mówiłeś i tak jak wspomniałeś, była bardzo mocno nagłośniona i to zaiste, tak właśnie było, rzeczywiście był duży szum medialny, to było wszystko bardzo okej. Szkoda, że się zaczęło tak fajnie i niestety nie zostało to kontynuowane w tym samym stylu. Do czego zmierzam? Tej kampanii moi studenci nie widzieli. Mówię ci dokładnie i potwierdzam, zero osób podniosło rękę na moje pytanie, czy ktoś wcześniej widział tą kampanię. Oni ją widzieli po raz pierwszy na zajęciach ze mną. Temat kontynuowany był też na LinkedInie. Kilka osób, które jest związane z branżą bezpieczeństwa, napisało do mnie wiadomości, że oni mają dokładnie te same doświadczenia, też wykładają na uczelniach i ich studenci również nie widzieli tych kampanii. Więc to też nie jest tak, że ja się czegoś uczepiłam, bo nie, absolutnie nie takie są moje intencje. Tylko chciałam podkreślić, że to nie jest kwestia jakichś analiz nawiedzonych PR-owców, tylko rzeczywiście tych kampanii do ludzi nie docierają, czyli do tego odbiorcy kluczowego, do celowego, do którego miały trafić, te kampanie nie docierają. Jest to strata czasu, strata pracy, strata pieniędzy, bo żadnego feedbacku po tej kampanii nie było. Tak jak była fajna komunikacja teaserowa, wprowadzająca, to potem nie było żadnego podsumowania tej kampanii. Żadnych danych, żadnych liczb, ile osób to zobaczyło, jaki był odbiór. No, tak to wygląda niestety, jeżeli chodzi o kampanie społeczne. No jednym z ostatnich gości był m.in. major Krzysztof Surmacz. Pozdrawiam, Krzysztofie. Ja również. Też jeden ze współautorów, współojców
nie wiem, czy do końca precyzyjnie się wyraziłem, mam nadzieję, że się Krzysztof nie obrazisz. No i też na te tematy rozmawialiśmy i chyba też mamy do końca, bądź nie, pewną świadomość, jak też w służbach takie tematy wyglądają i dla ciebie, jako tym bardziej właściciela tak naprawdę firmy, trochę inaczej do pewnych rzeczy się podchodzi, w służbach też wygląda inaczej, a też muszę potwierdzić i trochę pół żartem, pół serio, żeby tą atmosferę może lekko ocieplić, no to powiem, że podobne mam doświadczenia na swoich zajęciach, aczkolwiek nieraz się cieszę, jak się dowiaduję, że studenci tego nie widzieli, bo może łatwiej mi omawiać coś, co jest dla nich świeże i nowe, a nie już obejrzane, tak? Ale tak jak wspomniałem, to taki trochę taki mały żarcik. Nie wiem, czy do końca trafiony. Sylwia, tak naprawdę umówiliśmy się też na inny ważny temat. To, co było do tej pory, było tylko pewnego rodzaju wprowadzeniem. Już niebawem zaczyna się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, słynne MSPO. Pojawią się najróżniejsze podmioty. Oczywiście z Polski, z Ukrainy, z Turcji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Tajwanu, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Hongkongu, nawet Niemiec czy Czechów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To tak na szybko, chociaż nie są to, zdaje się, wszystkie państwa. No i co też ważne, pojawi się Korea Południowa, gdzie będzie miała nawet swoją narodową wystawę. Ale o co tak naprawdę w pewien sposób chciałbym zapytać, o czym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Promocja firm w takim miejscu co roku faktycznie jest potrzebna? Absolutnie nie. Nie? Czy potrzebna, to jest pojęcie względne, bo myślę, że organizatorom jest potrzebna z prostych przyczyn. Oni po prostu zarabiają na tego rodzaju wydarzeniach pieniądze, co nie jest niczym dziwnym, ani zaskakującym, ani też złym. Jest to tak zwana oczywista oczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o wystawców, firmy, które przyjeżdżają z całego świata, tak jak wspomniałeś, uwierz mi, i to nie jest tylko moje zdanie, ale jest to zdanie moich koleżanek, kolegów z zagranicy, z innych firm, którzy przyjeżdżają na te targi, że to jest bez sensu, dlatego że żadna poważna firma, żaden producent, który oferuje jakieś nowoczesne rozwiązania technologiczne, chociaż może rozwiązania technologiczne prędzej, natomiast ciężki sprzęt, wozy, czołgi, samoloty, to nie jest coś, co się buduje od podstaw i zajmuje rok. To są działania, które wymagają wielu lat prac badawczych, pracy inżynierów, techników, pomijając kwestie promocji marketingu, bo to jest drugorzędna sprawa, ale naprawdę nie widzę celowości w organizowaniu targów corocznie i pokazywaniu corocznie tego samego sprzętu, ewentualnie atrap, które są wystawione, czy prototypów, jak inni mówią, i pokazuje się, co się dzieje na etapie projektowania w tej chwili w danych firmach, ale tego produktu zobaczyć nie można. Tak, a później przez kolejny rok różne rzeczy dzieją się z tym produktem, koniec końców on za dwa lata i tak się nie pojawia, bo okazuje się, że spadł z linii produkcyjnej, tak? Więc no, pytanie, czy ma to sens? No, moim zdaniem nie. To nie są rzeczy tanie. Takie targi wymagają naprawdę bardzo dużego nakładu środków finansowych. To jest zabudowa targowa i koszty osobowe, tak? Przyloty do kraju, pobyty na miejscu. Mówię tutaj o takich sprawach bardzo, bardzo przyziemnych, organizacyjnych, niemniej jednak niezwykle kosztownych. Więc moim zdaniem byłoby znakomicie, gdyby targi te odbywały się tej formie, której są organizowane, bo są to fantastyczne targi, są perfekcyjnie zorganizowane, są bardzo ciekawe, jest wiele atrakcji zapewnianych przez organizatorów, ale myślę, że w systemie dwuletnim byłoby to wystawa absolutnie wystarczająca. Co więcej, spójrzmy na organizatorów targów międzynarodowych, chociażby w Emiratach Arabskich. To są targi, które są IDEX, tak? Organizowane w systemie dwuletnim. Wystarczy. Ci ludzie, którzy mają się tam pojawić, i tak się pojawią, więc takie jest moje zdanie. Myślę, że nie tylko moje, to jest temat, który jest poruszany od lat, odkąd pamiętam, odkąd jeszcze pracowałam w Cenzinie, bo miałam przyjemność być na każdej edycji targów, no może na jednych nie było mnie, bo akurat wtedy urodziło się moje dziecko, więc jedne targi mnie ominęły. A to już jest 31. edycja, ta, która będzie we wrześniu. Także trochę tych imprez jest już w historii, ale myślę, że w systemie dwuletnim byłyby absolutnie celowe.
No i nie ukrywam, że w pewien sposób jestem lekko zaskoczony, bo umawialiśmy się oczywiście na ogólną tematykę, o czym będziemy rozmawiać, ale nie do końca spodziewałem się takiej odpowiedzi, co nie znaczy, że ją w jakikolwiek sposób oczywiście krytykuję, bo no trzeba jednak podkreślić to, co mówisz też o zaangażowaniu, o trudach, tutaj może trochę uciekniemy od typowego PR-u, ale przecież będą tam i polskie jednostki wojskowe, będą polskie dowództwa, inspektoraty, firmy, instytuty badawcze, dla każdego tak naprawdę jest to wyzwanie logistyczno-organizacyjne, przy okazji właśnie PR-owskie, marketingowe i tak dalej, i tak dalej. No to bardzo duży wysiłek tak naprawdę dla wszystkich tych podmiotów, również naszych, tak? No bo jednak te polskie podmioty też zajmują jakby sporo, nazwijmy to, tej wystawowej sceny. Zdecydowanie. Muszę ci powiedzieć, że z informacji, które posiadam, nie ma już nawet jednego centymetra wolnego powierzchni. Cała powierzchnia targowa została wyprzedana. Czyli zainteresowanie targami jest olbrzymie, ale też i zaangażowanie, tak jak wspomniałeś, i wojska, i służb, bo są również obecne, jest absolutnie pewne. I to są rzeczywiście bardzo duże wysiłki, bardzo duża organizacja, logistyka, przewożenie tych ludzi. Przecież pokazy, które są organizowane na terenie, są też realizowane przez służby. Dzieje się bardzo dużo. Ale wiesz, jeszcze tak nawiązując do tych targów, mi się podoba jedno rozwiązanie, które chociażby możemy znaleźć na targach w Norymberdze. Co prawda targi IWA są targami outdoorowymi, ale zawsze co roku przed dzień, chyba dwa dni wcześniej przed rozpoczęciem targów outdoorowych IWA, odbywa się Enforstag i jest to zamknięta impreza towarzysząca właśnie IWie, ale tylko i wyłącznie dla profesjonalistów na zaproszenia osób, które wystawiają się, na zaproszenia firm, które wystawiają się w tej części dedykowanej ściśle ekspertom z wojska, ze służb. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. I myślę, że w Kielcach też byłoby to fajnym rozwiązaniem. Tym samym zaoszczędzilibyśmy pracy i ludziom, którzy są ze służb, są z wojska. Koniecznie muszą tam być 5 dni, tak? I przyjmować całe wycieczki szkolne, licealne, klas mundurowych, bo to się dzieje. Wystarczyłoby, żeby spotkali się w gronie swoim eksperckim, specjalistycznym. Ja myślę, że dla nich to by była również taka bardzo duża wartość dodana, przekierowanie tutaj tego systemu. Ale oczywiście to jest tylko moje zdanie. Nie ukrywam, pomysł ciekawy i w pewien sposób zgrywający się z tym, o co de facto chciałem teraz zapytać, bo chciałem zapytać jeszcze o jednak taką wartość dodaną, jaką jest networking. No, takie imprezy wydaje się, że są idealnym miejscem do wzajemnego poznania się. Już nie mówię o typowych biznesach, tak? Mhm. Ale jednak całkiem inaczej właśnie pewne rzeczy się robi, prowadzi czy realizuje, kiedy tę przysłowiową drugą stronę już znamy. Zdecydowanie tak. To jest bardzo, bardzo dobre miejsce do spotkań biznesowych, ale nie od dziś wiadomo, że nawet relacje biznesowe buduje się latami, zawiązując często przyjaźnie też, tak? I ludzie po latach współpracy ze sobą po prostu się zaczynają przyjaźnić, więc już nie tylko pracują, ale są też znajomymi. No, dzięki wszechobecnym mediom społecznościowych tym bardziej mamy ku temu świetną okazję, żeby później utrzymywać ten kontakt biznesowy i na LinkedInie, i na Facebooku, chociaż Facebook nie jest moim ulubionym narzędziem do komunikacji, niemniej jednak LinkedIn tak. Co więcej, ja poznałam na LinkedInie wiele ciekawych osób, wielu PR-owców, wielu marketingowców, ludzi od business development, którzy nawiązali ze mną kontakt, a potem na targach właśnie w Kielcach mieliśmy okazję poznać się osobiście i to są bardzo cenne relacje i ma to sens. To jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, jeśli chodzi o takie wydarzenia. Mam oczywiście jakąś swoją opinię czy ocenę tego, ale no pojawiają się takie pytania i pewnego rodzaju porównania. Czy tego typu targi w pewien sposób też podobne chociażby do ostatniej defilady, tak, z okazji Święta Wojska Polskiego, no bo jedni traktują to jako ten pokaz siły, inni o pewnego rodzaju zdradzanie posiadanego potencjału, jeszcze inni, którzy
mocne poglądy mają antywojenne, no to mówią w ogóle po co, szkoda pieniędzy, niech to sobie siedzi w koszarach, albo najlepiej tego nie kupujmy. I tak naprawdę najróżniejsze jakby wizje takie światopoglądowe i podejście do tego wszystkiego wzajemnie nie muszą się wykluczać, tak? Ja też jestem jakimś tego przykładem, bo no dzisiaj też taki światopogląd mam mocno antywojenny, ale wiem, że niestety polityka, przynajmniej w obecnych realiach, nie tylko naszej części świata, ale i tego całego świata, no jest w ten sposób realizowana. No wojsko, siły zbrojne są przedłużeniem tejże polityki. Zdecydowanie tak jest. Zgadzam się z tobą w pełni. A to co na targach, tak jeszcze może nawiążę do tej chwili, rzeczywiście zdania były bardzo podzielone, tak? Jedni uważają, że jest to niepotrzebne, jest to tak zwana patelnia, gdzie tylko pokazujemy czym dysponujemy, inni traktują taką prezentację sprzętu jako swoisty odstraszacz kierowany we właściwym kierunku wiadomym. Więc co człowiek, to opinia, tak? Natomiast zgadzam się z tobą w pełni, że jest to nieodłączny element polityki. Tego rodzaju pokazy, defilady, marsze. Czy ma to sens? Muszę ci powiedzieć, że chyba nawet nie chcę tego oceniać. Myślę, że każdy indywidualnie może sobie wyrobić zdanie na ten temat. Cóż my możemy tylko obserwować i myślę, że dyskusja na ten temat niewiele wniesie. Jeżeli chodzi o tego rodzaju działania promocyjne, wizerunkowe na targach, to tu jest podobnie, dlatego że targi, mówię tutaj MSPO, są absolutnie mocno związane również z kwestią polityki, rządu, wojska. Nie bez kozery są otwierane przez najwyższe głowy państwa, od prezydenta poprzez ministra obrony narodowej, począwszy i skończywszy. Udział w nich biorą i posłowie, i ministrowie, i oficjalne delegacje VIP-ów, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Więc tutaj też pokazujemy, czym nasza armia dysponuje. No, rzeczywiście są to prezentacje imponujące, zwłaszcza na terenie zewnętrznym targów, ale jest to również doskonała okazja dla firm, korporacji zagranicznych, które ściągają swój sprzęt na te targi. Śmigłowce, wozy bojowe, sprzęt ciężki, właśnie po to, żeby po pierwsze pokazać, co oferują, a po drugie jest to niewątpliwie ukłon w kierunku Polski, rządu polskiego. Taki określiłabym, może nie lobbyingowi, albo public affairs, delikatnie mówiąc, gdzie też firmy próbują ocieplić swój wizerunek i wejść jakby w świadomość interesariuszy i decydentów, zwłaszcza MON-u, jeżeli chodzi o oferowane przez te korporacje sprzęt specjalny. Jest to też szansa dla małych firm, bo na targach kieleckich nie pokazują się tylko ci najwięksi. Jest całe grono firm średnich, firm handlowych, spółek handlowych, które nie produkują, ale sprzedają, prowadzą import-eksport sprzętu specjalnego i sprzętu związanego z bezpieczeństwem. Dla których jest to absolutnie niewątpliwa szansa na to, żeby ktoś z VIP-ów, z decydentów monowskich, wojskowych, policyjnych, bo są wszystkie służby obecne na tych targach, również zagościł na stoisko takiej firmy i zapoznał się z produktem. Ludzie próbują robić wszystko, żeby swój wyrób, swój produkt zaprezentować jak najlepiej, żeby go sprzedać. To jest biznes. I wszystkie te działania są podejmowane właśnie w celach promocyjno-sprzedażowych. No nie bez przyczyny tak naprawdę wymieniałem na początku te wszystkie państwa, które mają się na targach pojawić, zostawiając sobie na sam koniec właśnie Koreę Południową, która będzie miała tą osobną swoją wystawę. No z wiadomego względu będzie tutaj dość ważną jakby rolę ta delegacja oczywiście pełniła, tak? I wspomniałaś o zabieganie właśnie o kontrakty. Jeśli mogę, pytanie niełatwe. Pytanie trochę o brudy twojej branży. Postaram się być względnie delikatny i odpowiedz na tyle, na ile chcesz i możesz. Sam kiedyś, znaczy może nie, że znalazłem jakąś aferę, tak, ale jak pogrzebałem, to pewne kropki udało mi się połączyć. No właśnie, firmy tak naprawdę, no umówmy się, przecież konkurują między sobą, tak? Można razem coś tam zjeść, wypić, porozmawiać, ale zasadniczo jest to konkurencja dość poważna, bo to jest jednak handel, umówmy się, nazwijmy to uzbrojeniem po prostu, przede wszystkim, tak, plus oczywiście całą otoczką.
te podmioty, które chcą wejść na, nazwijmy to, polski rynek, czy właśnie zabiegają o kontrakty, często konkurując, no nie zawsze ta konkurencja będzie do końca uczciwa, tak? Gdzieś tam były właśnie sytuacje, że firmy już wcześniej wynajmowały sobie, tak to nazwę, opiekę PR-owską, nieraz i nieformalną, tak? I no, potem się okazuje, że zanim firma zdąży dobrze na danym rynku się pojawić, to ilość tych informacji, które na jej temat, i że tak powiem, po jednej i po drugiej stronie się pojawi, no to jest taki wysyp, że teoretycznie ktoś chciał zrobić sobie trochę taką operację informacyjną, taką podbudowę, bazę, żeby móc się również i społecznie sprzedać, tak? Bo jednak jakaś tam akceptacja społeczna tego wszystkiego dobrze, jeśli jest. No te sztuczki nie zawsze pewnie są, jak to ładnie powiedzieć, nie wiem, no bo od słowa uczciwe to pewnie daleko. Opowane, można powiedzieć, tak. Artur, wiesz, ja dosyć dawno, bo już ponad 2 lata temu, jak mniej więcej, napisałam taką drobną publikację dotyczącą działań influencerskich w polskiej branży zbrojeniowej. I tam jest taki fragment, który podtrzymuje tą tezę jakby do dzisiaj, że tak naprawdę nie ma takiej ilości postów, nie ma takiej ilości komunikatów prasowych, śniadań prasowych, briefingów, prezentacji po fabrykach, wycieczek biznesowych, jakkolwiek tak zwał, nie ma takich narzędzi, które zagwarantują sprzedaż produktu innego kraju tu w Polsce, i to samo działa na świecie, tak? To nie jest tylko coś, co dzieje się u nas. Ja myślę, że przemysł zbrojeniowy to jest głównie polityka i oczywiście warto podejmować wszelkie narzędzia promocyjne, wizerunkowe, aby móc opowiedzieć o tym produkcie. Ja nie jestem fanką ściemniania, nie jestem fanką ubarwiania jakości produktów, jakie są cudowne, wspaniałe, fantastyczne i że bez nich nic się nie da. Ja jestem zwolennikiem pisania prawdy i tego, jeżeli produkt jest dobry, to piszemy, że ten produkt jest dobry i jakość obroni się sama. Natomiast rozumiem zasadność tych działań PR-owskich i marketingowych, ponieważ jeżeli dany producent nie podejmie żadnych kroków, to o tym jego sprzęcie nikt nie usłyszy. To nie jest tak, że wstawimy sobie jako producent na stronę internetową ulotkę z naszym nowym produktem i będziemy czekać, aż rozdzwonią się telefony z zamówieniem. Teraz się walczy o to, żeby być zauważonym. Tak samo jest w przypadku sprzedaży sprzętu specjalnego. To są głównie działania wizerunkowe. Teraz mogą być połączone z CSR-em, tak jak mówiłeś, który jest bardzo modny. Są też działania ESG, które są jeszcze bardziej modne. Więc korporacje bardzo sprytnie te działania sobie łączą. Natomiast to wszystko jest potrzebne, tylko nigdy nie ma gwarancji, że nasze próby się powiodą i że nasz produkt zostanie sprzedany i zostanie dostrzeżony na tyle, że powiodą się nasze plany marketingowo-sprzedażowe. Jednak bez komunikacji nie wskóra się nic. Musimy być obecni i w mediach, i w świadomości osób, które będą w przyszłości decydować o zakupy. To tak naprawdę trochę niechcący, tak żartując, idziemy w stronę też twojej branży trochę głębiej. No, w Stowarzyszeniu Agencji PR jesteś wiceprezesem, w Polskim Stowarzyszeniu PR jesteś członkiem. Czy tak naprawdę ta aktywność izbowa, bo de facto to są takie izby, to pomaga, no bo są branże również i w bezpieczeństwie, gdzie oczywiście pewne działania są podejmowane, ale niestety członkowie gdzieś w pewien sposób są rozproszeni. Górę bierze jednak ta konkurencja. Wiadomo, że się wzajemnie niestety o klienta, o kontrakty walczy. Czy tutaj udaje wam się akurat w tej waszej branży to inaczej do tego podejść, no bo tak naprawdę mamy tych samych wspólnych znajomych akurat w tych kręgach. Obserwuję, widzę czasem zdjęcia z tych waszych spotkań, imprez, zebrań. Widzę tam sporo uśmiechu. Wydają się one naturalne i prawdziwe. Tak, Artur. Jestem rzeczywiście w zarządzie z SAPR-u. I jest to dla mnie wielka przyjemność i nie mówię tutaj tego, aby cukrzyć i lukrzyć, tylko to jest rzeczywiście świetna sprawa, która mnie i mojej agencji bardzo pomogła promocyjnie. Faktycznie, ale może o tym troszeczkę dalej.
Powiedziałaś o konkurencji. Tak, to jest prawda. Wszystkie agencje i w Polsce, i te agencje, które są zrzeszone, my jesteśmy dla siebie konkurencją. Natomiast jest też jeden plus w branży PR-owej. Zwykle jest tak, że agencje się specjalizują w obsłudze danych sektorów. Ja mam to przyjemność, że jestem w niszy zdecydowanej, ponieważ skupiam się głównie na sektorze obronnym, zbrojeniowych i technologicznym. Natomiast jest całe gro branż: budowlana, medyczna, farmaceutyczna, gigantyczna przecież branża spożywcza, deweloperska, transportowa, które wymagają wsparcia ludzi z agencji PR-owskich. I to się dzieje. Rzeczywiście są projekty, są przetargi, do których startują z pewnością agencje będące w tym samym stowarzyszeniu. Opowiem Ci więcej. My jako stowarzyszenie przesyłamy do naszych członków ogłoszenia do udziału w przetargach, które spływają do nas i z instytucji ogłaszających dany przetarg, ale również reagujemy w sytuacjach, kiedy pewne zasady etyczne, zasady dobrej współpracy PR-owej schodzą gdzieś na boczny tor i mieliśmy już kilka interwencji w tej sprawie. Nie chciałabym teraz tutaj wytykać, czego dotyczyły, natomiast, znaczy dokładnie kogo dotyczyły, natomiast były związane z niepoważnym podejściem do tematu przetargu. Było rozpisane bardzo dużo zadań wymagających od agencji bardzo dużego nakładu godzin, nieproporcjonalnego do tego, żeby na etapie budowania oferty przetargowej to wszystko przedstawić w formie case'ów, w formie takich przykładów. To są po prostu tak zwane gotowce, które podaje się, takie próbki, które podaje się klientowi, żeby mógł zobaczyć, jak dana agencja pracuje. Ostatni przykład, lada chwila pewnie pojawi się w mediach społecznościowych SAPRU, dotyczy również przetargu i bardzo krótkiego czasu od ogłoszenia tego przetargu do momentu zamknięcia tego przetargu, a było to bodajże 2 dni na przygotowanie takiej oferty. To jest po prostu niemożliwe, jest to fizycznie niemożliwe, no to ludzie musieliby po prostu całymi nocami siedzieć, chyba nic nie robić, tylko pisać takie oferty przetargowe, więc ja myślę, że w takim stowarzyszeniu jest duża siła, pomijając konkursy, PR-owskie nagradzanie się za ciekawe projekty, to też jest fajna rzecz, dlatego że my jako osoby, którym później jesteśmy obecne na gali wręczenia takich nagród, czy mamy możliwość obserwować wyniki tego konkursu, możemy poznać bardzo ciekawe projekty, które były realizowane przez naszych kolegów, koleżanki, nie tylko z agencji PR-owskich, ale również z firm prywatnych, z korporacji, z fundacji, jak również z instytucji państwowych, niekoniecznie działających na zasadach komercyjnych. Więc to też jest olbrzymie pole do networkingu. Dla mnie to bardzo ciekawa inicjatywa, no i dowód tego, że jesteśmy już kilka lat ze sobą w stowarzyszeniu. My jako druga kadencja zarządu jesteśmy od września ubiegłego roku, ale jestem przekonana, że SAPRU będzie miał swój ciąg dalszy. No i mamy taką nadzieję. Na koniec, nie chcąc już uderzać w państwowy sektor, ale takie pytanie niestety się nasuwa. Czemu tak naprawdę, i tutaj z całym szacunkiem, proszę się nie obrażać, ale jednak, cywilne podmioty zewnętrzne muszą pomagać państwowym instytucjom pod kątem szeroko rozumianego PR-u, a nawet bardzo szeroko, kiedy tak naprawdę bardzo często kadrą w waszej branży są osoby, które kiedyś nosiły mundur, bądź po prostu z tej strefy budżetowej się wywodzą. No mógłbym tutaj sypać znowu nazwiskami również naszych wspólnych znajomych jak z rękawa. No bo mam wrażenie, że chyba po stronie tej państwowej jest trochę marnotrawstwo zasobów de facto. Chodzi mi o to, że przecież zasilane są często agencje PR-owskie przez osoby, które kiedyś w służbach pracowały. Okay. I bardzo dobrze sobie w tym, umówmy się, radzą. A to skoro one wcześniej były w sumie w tych instytucjach, no ja nie mówię, że to one zawaliły, bo nie o to mi chodzi, broń Boże. Tylko chciałbym wskazać, że chyba instytucje same w sobie marnują ludzki potencjał i możliwości do robienia pewnych rzeczy, albo brakuje gdzieś, nie wiem, odwagi, otwartości,
gdzieś te osoby może są blokowane, bo skoro te same osoby, oczywiście współpracujące z innymi, no to nie ukrywajmy tego, ale jednak robią potem dla właśnie państwowego sektora usługi, za które ten sektor też musi płacić. No ja rozumiem, że to być może nie do końca w twoim interesie zdradzać takie tajemnice. Żartuję oczywiście, ale wiesz, no mam pewien dysonans z tym jakby pojmowaniu tego zagadnienia. Ale wiesz co, Artur, tu nie ma, tu moim zdaniem nie ma żadnego rocket science w tym, tak? Więc z przyjemnością ci odpowiem na to pytanie. Jest wiele aspektów. Ludzie do agencji PR-owskich, byli mundurowi, często przechodzą, będąc już na tak zwanych emeryturkach. Więc myślę, że jakby aspekt finansowy odgrywa tutaj też bardzo dobrą, dużą rolę, bo można zarobić sobie dodatkowe pieniądze. Osoby te niewątpliwie mają bardzo dużą wiedzę. Pamiętaj o tym, że często bardzo wrażliwą wiedzę i bardzo specyficzną, taką, której trudno jest posiąść z internetu czy wyczytać sobie z mediów, tak? Jak ktoś jest, nie wiem, 30-20 lat w służbie, jest w wysokim stopniu wojskowym, choć jest emerytem, to gwarantuję ci, że zna doskonale specyfikę pracy ministerstw, w których się poruszał i zna specyfikę pracy tych ludzi, więc dla agencji PR-owskiej jest to bardzo wartościowa osoba. Ja powiem ci, jak było u mnie. Ja też pracowałam w spółce Skarbu Państwa w Cenzinie. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy podjęłam decyzję, że ja po prostu potrzebuję zmiany, tak? I to w Cenzinie też się dużo rzeczy działo, weszliśmy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to latami trwało, tak? Ale wiesz, ja tam pracowałam prawie 20 lat, więc ja naprawdę potrzebowałam już jakiejś zmiany zawodowej, takiego świeżego oddechu. I złożyłam swoje dwie aplikacje do dużych agencji PR-owskich. Z dwóch agencji PR-owskich natychmiast dostałam telefon z zaproszeniem na spotkanie i uwierz mi, że pytano mnie, jak to jest możliwe, że ktoś przychodzi do agencji PR-owskiej z organizacji. Zawsze jest osobno, że ludzie z agencji chętnie idą na etat gdzieś do firmy, tak? A ja sobie nagle wymyśliłam, że przejdę do agencji PR-owskiej, jak zobaczę, jak to wszystko działa. Moja wiedza, bardzo specjalistyczna i znajomość rynku zbrojeniowego też było ogromnym plusem, który pozwolił mi bardzo szybko podpisać kontrakt z jedną z tych agencji. Więc ja myślę, że wiesz, taka bardzo specjalistyczna wiedza i niszowa specjalizacja pozwalają szybko dostać się do struktur dobrych agencji PR-owskich, bo no nieczęsto na rynku można spotkać specjalistów z bardzo wąską specjalizacją. Nie mówię tutaj tylko o branży obronnej, tak? Ale nie wiem, popatrz na przykład na kosmos, tak? Ludzie, którzy zajmują się pisaniem o kosmosie, o sprawach związanych z technologiami kosmicznymi, komunikacją satelitarną. Takich ludzi jest niewiele, a te firmy działają komercyjnie, potrzebują też wsparcia, promocji, więc myślę, że taką dużą zaletą jest posiadanie pewnej okrojonej wiedzy na temat danej branży, bardzo specyficznej i to się lubi w agencjach, to jest bardzo cenne. Spójrz, proszę, nie chcę też tutaj już wymieniać się, ale ile jest agencji, które specjalizują się w obsłudze public affairs, tak? I tam pracują ludzie właśnie po wojsku, ludzie, myślę, nam znani i tobie i mnie, bardzo dobrzy specjaliści, byli wojskowi. No gdzieś tam mi się osobiście też wydaje, że bardzo dużym jakby ich atutem jest ta no nabyta i wyuczona chyba jednak kompetencja, umiejętności działania w sytuacji stresu, nacisku, już nie chcę mówić w tym momencie, że zagrożenia tak, bo fizycznego jako takiego być nie musi tutaj, ale jednak no, gdzieś tam lata odporności no, pozwalają na to, że ściągając mundur, odwieszając go do szafy, a zakładając marynarkę, jednak są w stanie sobie poradzić często lepiej niż ktoś, kto przejdzie tak naprawdę wiele szkoleń, bo to w pewien sposób życie niestety nauczyło ich pewnej odporności i pod kątem nawet typowego, przepraszam za sformułowanie, rzecznikowania, no to jest chyba bardzo dobry materiał i tak jak chyba sama wspomniałaś, łakomy kąsek dla samych agencji. Mhm.
Zdecydowanie tak, ale to też są takie dwa aspekty, bo wiesz, ludzie, którzy wychodzą z armii i tak jak mówisz, ściągają mundur, zakładają marynarkę, oni mogą mieć bardzo wąską wiedzę, bardzo wąską specjalizację dotyczącą obronności, jakichś kwestii wojskowości czy służb, natomiast nie zawsze potrafią się odnaleźć w środowisku takim stricte komercyjnym i no wiesz, specyfika pracy w agencji PR-owskiej jest kosmicznie diametralna od tego, jak się pracuje w instytucji państwowej. Mam doświadczenie i z tej strony, i z tej strony, stąd też daję sobie prawo do tego, żeby porównać tą specyfikę pracy i myślę, że często też następują takie niekomfortowe sytuacje dla tych ludzi, że oni po prostu nie potrafią się odnaleźć w tym środowisku takim dosyć luźnym, gdzie nagle trzeba zarządzić tym swoim projektem samodzielnie, gdzie trzeba samemu podjąć pewne decyzje. No, wychodząc z armii jednak dostawało się rozkaz, tak, i po prostu się go wykonywało. Tutaj nawet jak się ma dyrektora, to nie zawsze jest tak, że pan dyrektor pokazuje palcem i wskazuje, co mamy robić, tak, tylko na pewnym etapie pracy zawodowej, no mamy określone swoje kompetencje zawodowe i musimy się wykazać również doskonałą organizacją pracy. Natomiast sądzę, że taka, to o czym powiedziałaś, ta praca w stresie jest niewątpliwie atutem byłych mundurowych i dyscyplina, myślę, że też, że to jest, pomijając oczywiście kwestie merytoryczne i aspekt wiedzy, mówię tu o takich kompetencjach miękkich. Stąd też wielki szum jest, jeżeli chodzi o bardzo modne teraz budowanie zespołów, przywództwo. No ja obserwuję LinkedIna, gdzie po prostu jest zalany tego rodzaju ekspertami i tych ludzi jest mnóstwo. Co do jakości oferowanych usług, trudno mi jest powiedzieć, bo znam osobiście niewielu z nich. Natomiast zakładam, że skoro jest tak dużo ekspertów, to też potrzeby są takie, żeby tych ludzi albo zatrudniać, albo wykorzystać z ich wiedzy w ramach szkoleń, choćby dla swoich pracowników. Więc to jest jedna rzecz. Co do rzecznikowania, wydawać by się mogło, że praca rzecznika prasowego jest bardzo prosta. Jest prosta dla tego, kto dobrze zna branżę, dla której pracuje. Jeżeli osoba czuje tą branżę i wie, o czym mówi, wie, czego broni. Jeżeli ktoś przychodzi tylko i wyłącznie na etat po to, żeby być rzecznikiem, nie pracować jako rzecznik, nie znając specyfiki pracy, to myślę, że może się gorzko rozczarować, bo to po prostu prędzej czy później wyjdzie. Tak? No, praca rzecznika jest pracą, która wystawia nas na tak zwaną patelnię, tak? Wywiady z mediami, czy telewizyjne, czy radiowe. Często dzieje się to wszystko na żywo. Tutaj nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać, przemontować, przyciąć i zadać jeszcze raz pytanie, tak? Jeżeli powie ktoś głupotę, to po prostu ta głupota popłynie. Jeżeli będzie mówił mądrze z sensem, to znaczy jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Pomijając aspekt stresu, bo jest to praca stresująca i może stresować zarówno osobę, która jest świetna w tym, co robi, jak i osobę, która jest mniej świetna w tym, co robi. Jednak myślę, że ta autentyczność obroni się i zawsze będzie to doskonale widoczne, czy ktoś jest na właściwym miejscu. I zobacz, całkowicie spontanicznie przeszliśmy do zagadnień, które też się staram bardzo często poruszać właśnie w podcaście Na Celowniku, czyli kwestie tej drugiej kariery, tak, gdzie mundurowym staramy się podsuwać, jakie mogą być ich dalsze ścieżki. No właśnie tej drugiej kariery, bo wydaje się, że to jest chyba ta najlepsza nazwa, co? To jest fajna nazwa. Bardzo trafiona. Sylwio, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem była Sylwia Kuligowska, szefowa agencji Scope PR, były rzecznik Cenzinu, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Public Relations i członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, jak również wykładowca w grupie WSB Merito. Sylwio, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i do rozmowy kolejnym razem. Dziękuję za zaproszenie do nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.